No to witam. Dzisiaj film obiecywany już trochę wcześniej, będący wynikiem konferencji Grotowisko 2023 i pierwsze spotkanie z jednym z autorów prezentacji, które zostały wygłoszone w czasie tejże konferencji. Moim gościem jest major Michał Wilczyński, znany jako Wilku, który w czasie tejże konferencji wygłosił prezentację dotyczącą zmian, proponowanych zmian w procesie szkolenia strzeleckiego w Siłach Zbrojnych RP, nie tylko w samym WOT-ie, a znaczy, no wiadomo, że początek nie, tu... Nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że tematem tak naprawdę wystąpienia były... Chodziło bardziej o moje spojrzenie. Tematem tego wystąpienia w ogóle było nowoczesne szkolenie strzeleckie, nowatorskie spojrzenie. Nie jest tajemnicą, że od kilku lat istnieją w skali całych sił zbrojnych pewne prace. W tej chwili jesteśmy już, można powiedzieć, na finale tych prac, już system gdzieś tam zaczyna ruszać. Moje wystąpienie nie dotyczyło tego systemu. Aczkolwiek zarówno w zespole tym autorskim, który miał te zmiany wprowadzić, one dotyczyły zarówno całego programu strzeleń, jak i całej metodyki szkolenia strzeleckiego, jak i również w zespole już potem po moim przejściu wojsk operacyjnych do WOT, w tym zespole WOT-owskim również miałem okazję uczestniczyć. No i prawdopodobnie dlatego zostałem poproszony, czy zostało mi postawione zadanie może w ten sposób przygotowania takiego wystąpienia, no i na tym się to opierało. Są bardziej moje wnioski, moja na przestrzeni lat mojej służby i pracy, gdzie ja tak naprawdę tym szkoleniem zajmuję się praktycznie całą swoją służbę. I takie było też moje wystąpienie. Od razu, tak jak mówiłem, tak, rozgraniczmy te dwie rzeczy. Pomiędzy tym, o czym mówiłem na grotowisku, a tym, co faktycznie wchodzi w tej chwili do sił zbrojnych. Dobra, wspomniałeś o swojej służbie, o swoich doświadczeniach. To bardzo króciutko. Bardzo króciutko. 98 rok, rozpoczęcie służby, Wyższa Szkoła Oficerska w Poznaniu, kierunek Wydział Wojsk Pancernych. W czołgach byłem dość... Dekiel. No, jestem z tego dumny. Jako i ja. Tylko, że VAT-owski. No, dobra. Anyway, jak to mówisz często. 98-2002 skończyłem szkołę, trafiłem do 6 Brygady Kawalerii Pancernej jako dowódca plutonu i tak naprawdę po 3 latach dowodzenia plutonem, w czasie których byłem też na kursie tam ponad półrocznym w Stanach, skończyła się moja przygoda z czołgami i w 2007 od stycznia zostałem piechocińcem. Na batalionie piechoty zmotoryzowanej, jednakże na BWP-ach. Więc tak naprawdę bardziej z mechu, aczkolwiek przez ten cały czas przewinęły się i gdzieś kawaleria powietrzna w Iraku, gdzie dowodziłem szwadronem, i dwukrotnie Afganistan na Rosomakach. No, Combat Infantry Batch. No tak, to już mówi samo za pamiątka, siebie. Pamiątka po czwartej zmianie, tak, i tak naprawdę moim pierwszym kontakcie ogniowym. Tak się złożyło wtedy, że byliśmy pod dowództwem amerykańskim, więc mogli mi to przyznać. Nie? No dobra, czyli... No, ale do 2020 roku 12. Brygada Zmechanizowana i od marca 2020 do chwili obecnej 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Stanowisko obecnie? Zastępca dowódcy batalionu szef sztabu. Okej. Okay. Czyli mamy, wiemy, że nie rozmawiamy z byle kim, tylko z osobą z doświadczeniem, zarówno polskim, jak i zagranicznym, i mówię to absolutnie bez przekąsu. Przejdźmy może do tej prezentacji. My Wam tu będziemy wklejać obrazki z tej prezentacji. Postaram się to poprzecinać też jakimiś zdjęciami, żeby to nie były tylko dwie gadające głowy, ale i tak możemy to potraktować bardziej jako podcast. Z tej prezentacji wytniemy pewne rzeczy, bo tu Michał poprzecinał ją bardzo fajnymi, złotymi myślami. Prezentacja, wiem, że już tak krąży w obiegu, bo bardzo wielu osobom ją rozsyłałem. A jest gdzieś oficjalnie? Oficjalnie nigdzie nie jest, natomiast... To może ją wrzucimy. Nie jestem anonimową postacią, kto mnie do tej pory znał. Dobra, zobaczymy, słuchajcie, jeżeli... Nie jest, absolutnie nie jest tam żadna oklauzulowana i tak dalej. Tak, więc jeżeli coś, to ja postaram się umieścić gdzieś na jakimś zewnętrznym serwerze. No, jak się uda, to link będzie pod spodem. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od pierwszego slajdu, takiego już merytorycznego. Rys historyczny szkolenia strzeleckiego i nie tu widzę, że
powołujesz się na metodykę szkolenia strzeleckiego i ogniowego, czyli jeszcze stare książeczki, 52, 63 rok, później był PSBS. Bardzo stare, aczkolwiek to, że coś jest stare, nie znaczy, że jest złe. No i w bardzo wielu aspektach to tam są fajne rzeczy, z których można je powyciągać i nadal na nich bazować. Tylko pytanie, czy od tamtej pory nie ruszyliśmy mocno z kopyta do przodu, czy nie mamy innych doświadczeń, zarówno bojowych, jak i szkoleniowych, i czy nie można by pójść dalej. Na tych instrukcjach bazowałem tak naprawdę na początku swojej przygody szkoleniowej, jako dowódca, jako szkoleniowiec. Tak jak mówiłem, jest w niej trochę dobrego, jest w niej też sporo. Znaczy, nie da się ukryć, że w tych starych czerwonych książeczkach, czy w tych starych w ogóle regulaminach i metodykach i tych innych, są pewne rzeczy, które będą niezmienne, typu bronioznawstwo na przykład, tak? Czy podstawowe zasady strzelania w ogóle. Fundamenty są takie same. Tak, ale powołujesz się tu na przykład na czerpanie doświadczeń ze strzelectwa sportowego i taktycznego. Statyki się powołuje. Tak, no jak sam rozpoczynałem swoją przygodę, pierwsze strzelania już będąc w mundurze, no to wiadomo, to postawa strzelecka, leżąc, karabinek. Albo stojąc. Albo jak później wszedł już pistolet tam gdzieś w okolicach, powiedzmy, nie wiem, przełom pierwszego, drugiego roku tej szkoły oficerskiej, no to... No nie będę tutaj, bo nie mają miejsca, znaczy, Ja bazując na swoich doświadczeniach, które... Ja przez bardzo długi czas byłem strzelcem statycznym, byłem w reprezentacji uczelnianej z niezłymi wynikami, to ja stoję na stanowisku, że absolutną podstawą jest opanowanie statyki, bo jeżeli opanujesz statykę, to jest bardzo dobry wstęp do całej reszty, bo później dodajesz tylko dynamika. Jeżeli zaczniesz od dynamiki, nie mając statyki, to będzie ci dużo ciężej. Tak, znaczy ja wychodzę z założenia, o czym też będzie na tam dużo, dużo dalszej części prezentacji. Fundamenty strzelectwa według mnie są trzy. Jest to właściwy obraz przyrządów, wybór punktu celowania i zgranie przyrządów z punktem celowania i dalsza praca przeprowadzona w taki sposób, żeby tych dwóch powyższych nie naruszyć. Czyli praca na spuście, oddychanie. No dokładnie. Czyli jak mamy te trzy fundamenty spełnione, no to nie ma innej opcji, żeby nie trafić tam, gdzie chcemy. Reszta wynika z kontekstu, w którym strzelamy. No i dalej przechodzimy do kamienia milowego, którym według Ciebie był BLOS. Tak. Bezapelacyjnie. Ówczesny kapitan, a obecnie komandor porucznik rezerwy Włodzimierz Kopeć. Człowiek, któremu zawdzięczam bardzo wiele, od którego się uczyłem bardzo wiele, począwszy od systemów walki wręcz, od krav magi, dalszej części przez strzelectwo, przede wszystkim też budowanie pewnego mentalu. A przede wszystkim to był pierwszy moment, kiedy zetknąłem się dzięki Włodkowi z czymś takim jak systemowe rozwiązanie dotyczące walki. Dlatego, że walka wręcz czemuś służy, strzelectwo czemuś służy, to są powiedzmy, że dwa drzewa w tym samym lesie. Nie? A u nas często się te niektóre rzeczy próbuje rozgraniczać, nie? Że jedno służy jednemu, drugie służy drugiemu, a tak naprawdę żołnierz ma walczyć i wszystkie te trzy części składowe stanowią jego warsztat, tak? jego narzędzia, którymi dysponuje. I Włodek był pierwszą osobą, która to wszystko połączyła w całość. Takie jest moje zdanie. Mało tego, Włodek jest też bardzo doświadczonym dydaktykiem, I dzięki temu nadał temu troszeczkę kształt, można powiedzieć, dyscypliny naukowej, jeżeli takie sformułowanie nie byłoby tu nam nadużyciem. No i też przez to, że robił to przez lata, wypracował doświadczenia. Tam ostatnia rzecz, którą w tym akurat slajdzie ująłem, jest to dezaktualizacja. No właśnie, tak? miałem do tego przejść. Na czym to polega? Polega to na tym, że nie zamykamy się w obrębie jednego produktu, tak? Robimy wersję 1.0, gdzieś ją testujemy, wychodzi nam wersja 2.0, wdrażamy tą wersję 2.0 jako produkt finalny, znaczy, wiesz co, to nie jest finalny do końca. To jest jakby oczywiste, bo to wszystko ewoluuje. Nie do końca jest to oczywiste, patrząc na dwie najbardziej oporne na reformy instytucje w świecie, czyli Kościół i wojsko, jeżeli są taką... Dobrze, ale ja mówię o nas, tak, że dla nas jest to oczywiste, dla ludzi, którzy mocnie są w tym siedzą. Bo wystarczy spojrzeć na to, jak się z pistoletu strzelało 25-30 lat temu, postawa półfrontalna, Weavera. Tak, Weavery, kurczę, tam... Przełom lat 80-tych, 90-tych, SAS, Chicken Wing, te klimaty, nikt już tak nie strzela. Ja nie mówię, że wtedy, że to uniemożliwiało oddanie skutecznego strzału, bo umożliwiało, jak najbardziej.
tak, ale można to też robić efektywnie. Ale to wszystko ewoluuje, tam się dalej powołujesz na Kostę Haleja i całą tę śmietankę. Tak, bo to weszło naprawdę, przynajmniej z moich doświadczeń mogę powiedzieć, że to weszło mniej więcej równolegle w Blossom. No bo spięło się w czasie, tak? Pomysł właśnie Włodka i jego ekipy z Blossom, wyjazd na misję, pierwsze Iraki, pierwsze Afganistany i ten kontakt z wojskami specjalnymi, gdzie u nich jednak też to ukierunkowanie na świadomość jest inne niż w klasycznej lądówce. Klasyczna lądówka to jest bardziej uczenie czynności niż rozumienie tych czynności, z czym się nie zgadzam, mam też swoje doświadczenie na ten temat, może o tym pogadam później. I właśnie wejście też tych materiałów tak naprawdę promocyjnych MacPoola, bo to była główna intencja wypuszczenia tego produktu na rynek. A w praktyce wyszła z tego naprawdę, naprawdę bardzo wartościowa. No i tu zwracasz uwagę na jeszcze jedną rzecz a propos tej dezaktualizacji, bo mówiłeś... Z każdym kolejnym kursem tak, są wnioski. Tak, że to jest żywy organizm, że to tak de facto ewoluuje. I to powinno wyglądać tak, że obserwujesz, przeprowadzasz jakieś zajęcia, obserwujesz szkolących, sam wyciągasz wnioski z tego, jak się sprawdza Twój program. I na bieżąco go modyfikujesz. Nie ograniczasz się do tej czerwonej książeczki i tego zmiana na linię otwarcia ognia, marsz, tak, do popiersia 3 pod cel pojedynczym i tak dalej, i tak dalej. No to się robiło kilkadziesiąt lat to było w Wojsku Polskim i w efekcie żołnierz umiał strzelić bardziej lub mniej celnie, z karabinu opartego o podpórkę, 5 strzałów, trafiał w tego żółtego ludzika i już takim w ogóle... high-endowym strzelaniem, to było strzelanie numer 2. Wyszczeliwał urlopy. No? Tak, i to strzelanie numer 2, strzelanie z 3 różnych postaw do celów ukazujących się. No takie, no powiedzmy, czy na bank czegoś Na tamten moment to powiedzmy, że wyczerpywało potrzeby, jakie były. Tak? Ale mówimy o armii z poboru, gdzie, to zresztą też w tej prezentacji chyba wymieniłeś, że to było dostosowane do armii z poboru, gdzie żołnierz miał na początku dostać minimalne, podstawowe szkolenie, a roboty miał się uczyć na froncie. Konkretnie się odniosłem też do słów człowieka, którego bardzo szanuję, tylko się wiele nauczyłem, czyli generała Ostrowskiego, Rafała, który kiedyś, to są jego słowa, powiedział mi, że nasze wojsko, rozmowa była tam 14 lat temu już, no? Mówił, że pokutuje u nas taka mentalność szkolenia lat 40., czyli tak naprawdę okresu II wojny światowej, szczególnie tej filozofii wschodniej. Gdzie chodziło o co? Chodziło o to, żeby pobieżnie jak najszybciej przeszkolić całą masę i wysłać ją na front. Jak żołnierz na tym froncie przeżył, to z każdą kolejną tam, nie wiem, bitwą, bojem, zdarzeniem i tak dalej nabierał więcej umiejętności, więcej doświadczenia i jego szanse przeżywalność wzrastały. Natomiast to wszystko się wykuwało w boju, a nie na planie. No i system szkolenia, nie było na to czasu. I system szkolenia de facto w sporej części bazował, już pomijając to, że jak się wojna skończyła, ci weterani drugowojenni w Wojsku Polskim poszli już do cywila, tak? Zabrakło ich w Wojsku Polskim, to ten system bazował tylko na tych czerwonych książeczkach. Już nie było osób, które mogłyby doświadczenia bojowe przenieść na to. I nastąpiła taka stagnacja i tak dalej się tam szkoliło. I wtedy, to jest to, o czym ty mówiłeś, pojawiły się materiały MacPoolowe i zaczął się rozwój tego strzelectwa, gdzie ludzie, którzy byli z tym praktycznie na bieżąco, bo oni niedawno odeszli, to stanowiło jakieś ich tam hobby, sposób na życie, doskonalili te techniki i zaczęli się tym wszystkim dzielić, tak? Właśnie Kosta, Halej i cała reszta. I to dało podwaliny do tego, żeby zacząć zmieniać strzelanie jako takie i zarówno... Królik, przede wszystkim zmienić mentalność, bo w mojej ocenie, z tego co jak obserwowałem też swoje środowisko, a ono jest dość szerokie, z różnych rodzajów wojsk, z różnych jednostek, to przed Kostą i Halejem, dobra, dano mi pewne narzędzia, dano mi pewien pakiet umiejętności wiedzy, ja to opanowałem na przyzwoicie dobrym poziomie, idę dalej, tak? A tutaj było coś takiego, że nie, mogę pójść jeszcze dalej, i nie potrzebuję do tego tak naprawdę zinstytucjonalizowanej formy przekazywania wiedzy. Tylko mogę sam gdzieś czegoś poszukać, mogę sam do czegoś dotrzeć, mogę sam coś przetestować, sprawdzić, odsiać ziarno od plew. To też dały nam Irak i Afganistan. Daj tylko dokończyć myśl. Dlaczego? Dlatego, że po raz pierwszy tak naprawdę na strzelnicach w Iraku i w Afganistanie mogliśmy strzelać rzeczy inne niż w ówczesnych programach strzelań. I to była szansa na przetestowanie pewnych propozycji, pewnych rozwiązań. Wiesz, co mi się przypomniało?
scena z filmu, jak sierżant Highway przyszedł do porucznika Ringa i poprosił o zgodę na pozaregulaminowe szkolenie. No, o, no, klasyka, no, klasyka gatunku. Pewne schematy funkcjonują do tej pory, jak tą Beton wiesz, nie żyje. Tak? Dobrze, czyli mamy te podwaliny właśnie stworzone przez MacPool Dynamics i wszystkich innych instruktorów, którzy zaczęli się dzielić swoim doświadczeniem. Wiemy już, że mogłeś zacząć robić pewne rzeczy troszeczkę inne. No i masz kolejny tutaj slajd. Tutaj muszę też zaznaczyć, od razu powiedzieć, że miałem tą naprawdę niespotykaną przyjemność i możliwość dzięki moim ówczesnym przełożonym robić pewne rzeczy, tak? Bo pokazałem się z pewnych dobrych stron, wiedzieli, że mogą mi zaufać i mi zaufali. Po prostu mi zaufali i dali możliwość, kiedy dowodziłem kompanią, żeby tą kompanię szkolić w troszeczkę inny sposób niż zazwyczaj był przyjmowany. No i teraz przechodzimy do nowej metodyki, DGRS. Mhm. 2019, bodajże to był chyba listopad albo grudzień, teraz nie pamiętam, pierwsze warsztaty, pierwsze spotkanie Wrocław, Centrum Szkolenia Wojsk Chemicznych i Inżynieryjnych. Ludzie z różnych jednostek i z WOT-u, i z wojsk specjalnych, oczywiście duża reprezentacja lądówki, patronat P3, P7 Sztabu Generalnego, główny macher z dowództwa generalnego. Części tych ludzi już nie ma w służbie. No? Części z nich już nie ma w służbie. Generalny wniosek był taki, że trzeba zrobić system. Włodek Kopeć zrobił BLOSA. Zrobił pewien system, natomiast po jego odejściu z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych do Formozy gdzieś to troszkę podupadło. No? Zabrakło tego konia pociągowego, który ten wózek ciągnął tak naprawdę. BLOSa trzeba było zaktualizować i Wodek też sam o tym mówił. To co sam też zauważyłeś, że dezaktualizacja. Tak jak weźmiesz podręcznik BLOSowski z 2007 roku, bo tylko taki wtedy wyszedł, no to dzisiaj go czytając, tam wielu ludzi się z tego śmieje, wytyka palcami i tak dalej. No dobra, tylko że no to było ile lat temu już, nie? No to były jakieś podwaliny, to był pierwszy podwaliny, krok tak, to była ta wersja powiedzmy 2.0, tak? A dzisiaj mamy już, nie wiem, 5, 6, 8, 12.0, no? I faktycznie trzeba to zrobić. Natomiast co było bardzo istotne i jaki mógł być, niestety ubolewam, że nie był wpływ Włodka i jego wartość dodana w tym zespole, bo on też w nim był, dlatego że Włodek zwrócił uwagę, że nie możemy się skupiać na technikaliach. To, czy masz lufę w górę, czy masz lufę w dół, czy klękasz na prawe, czy lewe kolano, to jest okej, to jest istotne w danym kontekście. Natomiast to nie ma znaczenia globalnie na umiejętności strzelca. Natomiast ważny jest system. System musi być żywy, system musi dopuszczać zmiany, system musi systemowo, trochę masło maślane, wprowadzać aktualizacje do tych rozwiązań, które są tym systemem gdzieś tam narzucane czy proponowane. Musi się opierać przede wszystkim o ludzi z pasją, o ludzi ze świadomością, o ludzi z kompetencjami, którzy będą cyklicznie się spotykać i robić taką burzę mózgów. Na zasadzie nawet wspólnego treningu strzeleckiego. Jak to robisz u was, a jak my to robimy u nas? Co u was zadziałało, co u nas nie zadziałało? Jakie wy macie problemy, jakie mamy problemy? Gdzieś się to wszystko musi zetrzeć i zrobienie takiego spotkania, takich warsztatów, nie wiem, z 2 razy w roku, które będą się kończyły wydaniem aktualizacji dokumentu, to jest... Tak uważam, powinien być skonstruowany system szkolenia. I to nie tylko strzeleckiego, tak naprawdę to dotyczy również taktyki rodzajów wojsk i wszystkiego, wszystkich tych narzędzi, które żołnierz ma na polu walki. No okej, czyli jesteśmy na tym, że trzeba to aktualizować na podstawie, tak jak dokładnie, mówisz, no, seminariów, spotkań. Spójrz, zespół został zawiązany w 2019 roku. Tak. Mamy 2023. Czy mamy działający system? No z tego, nie jeszcze nie wiesz co, jeszcze nie odpowiedź mamy. Się nasuwała sama, no. Bo gdyby był, to byś mnie o to nie pytał. No właśnie, i teraz moje pytanie brzmi, na ile sprawy rozstrzygane w 2019 są aktualne jeszcze dzisiaj, kiedy system jeszcze nie wszedł? I ile z nich będzie aktualnych, nie wiem, za 2, 3, 5 lat? Część będzie na pewno aktualna, część będzie bo na pewno, część się nie zmieni. Ale nie wszystko. Ale nie wszystko. Zrobię taką małą dygresję do konferencji, na której obaj się spotkaliśmy, czyli do Grotowiska, że w trochę innej działce, bo dotyczy to stricte karabinka, tak? Mhm. Ale
zaczyna się, tak, to jest chyba zalążek tego, o czym mówisz, że są cykliczne spotkania, jest wymiana doświadczeń i tylko chodzi po prostu o to, żeby to rozciągnąć na większy zakres tematyki w siłach zbrojnych, nie tylko strzelanie, nie tylko karabinek GROT. Czy no tak, ten, to jest tak? Tylko jedno drzewo z całego lasu. Takie właśnie zbieranie doświadczeń, dzielenie się nimi i wprowadzanie, no, ale to znowu wracamy do chyba pierwszego slajdu, tak? O którym, w którym było tak, że to musi być żywe, że to nie może się tak zamknąć do tego, co raz zostało napisane i teraz będzie to funkcjonować przez 20 kolejnych lat, bo przecież przez 20 lat funkcjonowało było, to i było, na pewno i było dobrze. Dobrze, no? I było dobrze. No. Okej, okay, czyli mamy ta, aha, tu mamy znowu złotą myśl, którą pominiemy. Dalej kolejny slajd, mamy wyszkolenie indywidualne fundamentem szkolenia wojsk, tak? Tak. No, rozwijając tę myśl. Zresztą tam nawet napisałem chyba, że żołnierz się szkoli indywidualnie, a wszystko, co jest powyżej, to już jest zgrywanie, a nie szkolenie. Jak mamy dwóch żołnierzy, to ich zgrywamy ze sobą. Mamy dwie drużyny, dwie sekcje, dwa plutony, dwie kompanie, pięć batalionów, 12 brygad. To jeżeli one współdziałają razem, jest jakieś, nie wiem, ćwiczenie, zajęcia, cokolwiek, no to one są zgrywane ze sobą. Natomiast szkolenie, to jest szkolenie indywidualne. No wszystko się zaczyna od szkolenia indywidualnego, bo nawet wracając do początków twojej kariery, czyli dowodzenia plutonem czołgów, dowodziłeś plutonem czołgów, czyli miałeś cztery wozy, tak? W każdym była trzyosobowa załoga. I co z tego, że pluton jest zgrany, jak na przykład masz w jednym wozie kierowcę, który nie ogarnia, w drugim celowniczego, no, który nie ogarnia, tak? I nagle się okazuje, że cały ten system zaczyna się sypać, bo leży wyszkolenie indywidualne. I tak samo jest w przypadku tego, o czym mówisz, czyli wyszkolenia strzeleckiego. Co z tego, żebyś miał zgrany taktycznie, nie wiem, pluton, kompanię, batalion, jak się okaże, że ludzie nie są w stanie skutecznie prowadzić ognia. Albo nie znają swojej broni, albo nie znają balistyki, do czego potem jeszcze przejdziemy. No, nic dodać, nic ująć. No, taka jest prawda. No, łańcuch jest tak silny, jak ten słabszy ogniwo. No. I teraz istota polega na tym, żeby z dobrych ogniw ten łańcuch poskładać. No. No tak, no tu piszesz shoot, move, communicate, takie podstawowe rzeczy, ale właśnie to są rzeczy, których przez bardzo długi czas brakowało, bo to szkolenie indywidualne, tu jest shoot, move, communicate, self-medicate, sprowadzało się de facto do shoot i może czasem do move. Tak? No tak. Stare regulaminy, no tak, strzeleckie, no tak. I to jeszcze, no, to jeszcze mów w linii na wysokości ostatniego koła w BWP. Tak, albo na strzelnicy mów polegało na tym, że przebiegałeś 5 metrów na drugie między jednym stanowiskiem a drugim. I potem 5 metrów jeszcze na trzecie. I to było cały mów. Dokładnie. Później to weszło troszkę dalej, bo miałem też przyjemność brać udział w takich zajęciach i też na ostro realizowanych nakierowaniach ogniem pod oddziałami, że ten manewr faktycznie był i on był taki nawet dość mocno złożony, tylko... Znowu dygresja, kolejny przykład. Tak? Jak robiłem natarcie, to u mnie się ta piechota przemieszczała skokami. Tak? Nie szli wszyscy w jednej linii. No i dostałem kiedyś na ćwiczenia takie dość wysokiego szczebla rozjemców z innej jednostki wojskowej i o mało co mi tego strzelania nie przerwali, bo u nich tak nie wolno. Bo owszem, bezogniowo jak najbardziej, ale jak już wojsko dostaje swoją amunicję, to nie ma być linia i ani na centymetr w lewo, ani w prawo, ani w przód, ani w tył, bo to jest przerwanie strzelania. A jak pokazują doświadczenia z wojny na Ukrainie, na ogół naciera się w linii, nikt nie porusza się skokami, no, wszyscy idą razem. Wiesz co, no nawet nie patrzmy na doświadczenia czyjeś, patrzmy na doświadczenia nasze. No Afganistan to samo pokazał, tak? Przecież jak się strzelałem, to też nie było linia, nie przechodził rozjemca, nie mierzył centymetrem, ile to jest od kogo i czy nie wyszedł za bardzo w lewo lub w prawo. No wiesz, bo to się mogło skończyć inaczej, bo to na ćwiczeniach rezydenta się przychodzi i mówi, was pięciu jest martwych, tych czterech jest rannych, a jak masz wymianę ogniową, to nie ma rozjemcy, tylko rozjemcy jest kulka, no i może się okazać, że jesteś martwy naprawdę w pewnym momencie. No, trochę ubolewam nad tym, że to nasze doświadczenia afgańskie, przede wszystkim afgańskie, ale też może w mniejszym stopniu irackie, gdzieś odeszły mocno w odstawkę, nie? Takie zaafganione wojsko, takie trochę pejoratywnie to dzisiaj się odbiera, a szkoda. Szkoda, bo to są jedyne doświadczenia, jakie mamy tak naprawdę. Nie? No i teraz rozwijając to, bo to był jakby pierwszy slajd, dalej przechodzimy do integracji ognia z taktyką. Z taktyką, tak. Oderwanie ognia od taktyki to był największy błąd. Ja rozumiem, w tamtych latach, tam końcówka 40. Czyli w zasadzie 50. tu powinieneś powiedzieć o tym przykładzie z tym rozjemcą. Tak, tak, dokładnie. No to jest ten przykład. Nie? W 2007 roku znowu dzięki Władkowi miałem okazję brać udział w szkoleniu, gdzie też byli policjanci z Samodzielnego Pododdziału Terrorystycznego z Poznania i oni powiedzieli, instruktorzy od nich, nie? Że
oni już doszli kilkanaście tam lat wcześniej do wniosku, że to oderwanie ognia od taktyki było błędem i oni to już zintegrowali, nie? Policjanci, w 2007 o tym mówili, a u nas tak, czy to u nas działa tak, jakbyśmy chcieli, no uważam, że nie, dlatego że, jak mówię, pokazał to Afganistan, my robiliśmy inne rzeczy niż to, na co nam się pozwala tutaj. Czy to było niebezpieczne? No kurde, idąc ulicą... No dobra, ale niebezpieczne, tylko że tu na tym slajdzie pierwszy punkt, o którym piszesz, to są ograniczenia, warunki bezpieczeństwa, tak, czyli... Tak, tak. I właśnie, parę rzeczy, które powiedziałem na grotowisku, zostało błędnie zinterpretowanych, zostało zinterpretowane w sposób skrajny, czyli właśnie warunki bezpieczeństwa. Tam ktoś mi to zarzucił, że jestem przeciwnikiem warunków bezpieczeństwa. Ja nie jestem przeciwnikiem warunków bezpieczeństwa. Ja jestem przeciwnikiem rozdmuchanych do granic absurdu i zbędnych, niczemu nie służących. Dlaczego? Dlatego, że warunki bezpieczeństwa powinny być integralną częścią taktyki. Bo jeżeli... Nawet na czerwono tu tak, zaznaczyłeś. Tak, zaznaczyłem to na czerwono, bo mi się to sformułowanie bardzo spodobało. No nie jest moje, nie jestem autorem. Większość zresztą tych złotych myśli, które tam gdzieś rzucam, nie są moje, bo miałem szansę poznać bardzo ciekawych ale ludzi. Ale znowu mówisz o oczywistych rzeczach. No, no tylko widzisz, tylko mówisz o warunkach bezpieczeństwa, które muszą być integralną częścią taktyki, tak? Współdziałałeś z Amerykanami, widziałeś, jak oni się przemieszczają śmigłowcami, tak? Że wsiadając do śmigłowca, musi mieć zabezpieczoną broń, tak? I jak wsiada do śmigłowca, karabin idzie lufą w dół. No, ale u nas jest no, tak samo. To są warunki bezpieczeństwa, tak? Tak. Z czym związane? Wchodzisz, z działaniami taktycznymi. Ale wchodzisz na wodę, wchodzisz na łódź, na ponton, na cokolwiek, no to łóźbierzesz lufę w górę. Nie? Czyli znowu kontekst jest istotny. Nie? No warunki bezpieczeństwa. Jeżeli strzelam w szyku, no to jest ta zasada 30 stopni, tak? Jak ktoś nie wie, to jak jest oś lufy, to 30 stopni, czyli mniej więcej szerokość palca od lufy w lewo i w prawo. Jak coś się znajdzie, to czego nie chcę strzelić, to nie strzelam, tak? Żeby nie zrobić krzywdy sobie, nie zrobić krzywdy koledze, nie zrobić krzywdy postronnej osobie, nie strzelić do czegoś, co nie jest moim celem, tak? Czyli mówisz znowu mówisz o oczywistej rzeczy, która jest podstawą w ogóle bezpiecznego strzelania, no dobra, czyli blos. Dobra, to dokładnie. I teraz spójrz. Nie wiem, czy jeszcze pamiętasz z czasu swojej służby warunki bezpieczeństwa w PSBS. Kategorie, które mają się strzelać z niesprawnej broni, niesprawną amunicją, no, w razie pojawienia się na przedpolu. Czy może strzelać niesprawnej broni? No nie. Jest to logiczne? No jest. No jest. Aczkolwiek te niesprawności broni mogą być bardzo różne i może być na przykład taka niesprawność. No dobra, ale teraz drążmy temat dalej, tak? Jestem na linii otwarcia ognia, na stanowisku ogniowym, przedpole gdzieś tam mi wstają cele, prowadzę ogień, następuje dysfunkcja broni. Ta broń jest jaka? W tym momencie? Niesprawna. No niesprawna. To co, mam z niej dalej strzelać, czy nie? No nie, no z automatu przerwiesz to strzelanie. No nie, usunę niesprawność i zastrzelam dalej. Albo jeśli nie dasz rady, to jak przerwiesz. Jak nie dam rady, wtedy nie przerwę strzelanie, ale nie przerwę dlatego, że tak mówią warunki, tylko bo po prostu nie będę mógł dalej strzelać, no fizycznie. Nie? Dokładnie. I takich absurdów możemy mnożyć. Nie tak naprawdę to co sam powiedziałeś. Wszystkie warunki bezpieczeństwa możemy zamknąć w tym akronimie BLOS, w tych czterech zasadach. Włodek też ich nie wymyślił. On sam często mówi, że nie odkrył koła na nowo. Tu na dole, na dole zrobiłeś taki rysunek dwóch zbiorów z częścią wspólną. Strzelectwo wojskowe i strzelectwo cywilne. Bardzo, bardzo uproszczone. Gdzie spora część strzelectwa wojskowego według ciebie bazuje na strzelectwie cywilnym. Tak, bo tak naprawdę co różni strzelectwo wojskowe od cywilnego, to jest kontekst. Czym się różnią harcerze od piechoty morskiej? Harcerze nie mają artylerii. No, myślę, że... Dobra, nie idźmy tą drogą. Nie idźmy tą drogą. Czyli znowu dochodzimy do tego, że to strzelectwo wojskowe przenika się w bardzo dużej części oczywiście ze strzelectwem cywilnym. Oczywiście. I w drugą stronę. I w drugą stronę. Tak, ale mniej, myślę. Tak, ale mniej, bo statyk od wojska nie weźmie nic. Tak. Ale już i psikowiec już może. No to jest trochę tak, jakbyś powiedział, że zawodnik formuły pierwszej weźmie coś od kierowcy BWP. No tak nie do końca. No, to i PSC. Charyzmę, fantazję. I PSC jest bardzo mocno specyficzną dziedziną strzelectwa. To jest właśnie taka Formuła 1. Tam już jest wszystko wykręcone na maksa i tam już się zaczyna kalkulowanie, czy lepiej strzelić Charlie i pobiec dalej, czy stracić ułamek sekundy i strzelić Alfa.
katastrofę. No. To już jest takie kalkulacje. Nie idźmy tą drogą. Dobra. Nie idźmy tą drogą, bo zabrniemy po prostu w ślepy zaułek. Tak? Co tu piszesz? O paradoksie, że instrukcje strzelnic garnizonowych. Nie znasz strzelnicy cywilnej, która przeszłaby dopuszczenie w wojsku, a nie słychać o wypadkach. Dobra, tak. Od czasu do czasu się zdarzają, ale one się zdarzają. Dobra, wychodzi na to, że one, te wypadki zdarzają się głównie ze względu na to, że ktoś zaniedba podstawę, czyli BLOS. Ale zgodzę się w 100% z tym, że żadna strzelnictwa, znasz doskonale zapewne strzelnicę w Maryninie, tak? No, tak, oczywiście. Strzelałem na niej na grotowisku. Czy to jest dobra strzelnica? Bardzo dobra. Jak ją zobaczyłem po raz pierwszy... Czy ona przeszła do certyfikacji strzelnicy garnizonowej? Absolutnie. Nie? Absolutnie. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ona jest bezpieczniejsza od strzelnicy garnizonowej? Moim zdaniem tak. Strzelasz w 33-metrowym dole i jeżeli strzelasz zgodnie z zasadami, to nie ma opcji, żeby kulka ci wyleciała poza strzelnicę. Nie ma takiej możliwości. Musisz świadomie podnieść lufę i oddać strzał. I oddać strzał. A mimo wszystko nie przejdzie certyfikacji na strzelnicę garnizonową, bo nie ma tunelowego widzenia, nie tak. ma tych przesłon co 50 metrów przechwytywaczy. To ile? Nie żartuj. Przykład garnizonu, w którym służę, no, który ma piękną strzelnicę. Piękna strzelnica garnizonowa, 300-metrowa, 9 stanowisk. Niestety bodajże w 2011 roku została wyłączona z użytkowania ze względu na zmianę przepisów. Nie zmianę tego, że ktoś się, nie wiem, wybudował gdzieś obok, tylko zmiana przepisów. I tej chwili, żeby ją przywrócić do strzelania, trzeba wybudować, nie chcę teraz kłamać, kilkanaście, bez mała 20 kolejnych, jakby tam już nie było ich do tej pory, nie? Kolejnych przechwytywaczy, oczywiście z atestowanego drewna, wypełnionych atestowanym piaskiem, żeby ta strzelnica mogła działać. Dobra. To może przejdźmy do następnego. No. Dobra, kończymy rozwodzenie się o strzelnicach garnizonowych i tym. Tu mamy następny slajd. Strzelectwo wojskowe, taktyczne, bojowe. Balistyka, budowa zasad działania broni, marksmanship, czynności manualne, kontekst sytuacyjny, taktyczny. Ja pamiętam, że jak byłem na tym grotowisku... Wszystko potem dalej rozwijam. No? Tak, tak. To może przejdźmy od razu dalej, do rozwinięcia. Tak. Ja pamiętam, że jak byłem na tym grotowisku i ty zacząłeś mówić, otworzyłeś ten kolejny slajd, właśnie ten, który wy widzicie, balistyka wewnętrzna, zewnętrzna, końcowa i tak dalej, tak? Jak zacząłeś o tym opowiadać, to ja w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, ile z tej wiedzy de facto jest potrzebne żołnierzowi. Ile? Czy to nie jest przeładowanie go informacjami? Myślę, że to co napisałem, tak? Balistyka wewnętrzna. Zjawisko odrzutu podrzutu. I nic więcej. Skąd się ten odrzut podrzut bierze, żeby ten żołnierz wiedział, że ta broń mu odskoczy, tak, że gdzieś tam klepnie go, kurczę, w ten dołek strzelecki, że lufa się podniesie do góry. Okay. Czyli bardzo mocno to upraszczasz. Bardzo to upraszczasz. Nie chcesz iść pod kątem efektywnym. Ciśnień, nie, absolutnie. Wzrost absolutnie. Temperatury nie, i tak dalej, nie, nie, i tak dalej. Tak? Tylko chodzi ci o to, że żołnierz ma mieć świadomość tego, tak, budowanie świadomości. Jak zachowuje się broń w czasie strzelania. Tak? Balistyka zewnętrzna, trajektoria lotu pocisku, nastawy zerowe, punkt celowania, punkt trafienia. Offset, czyli mówisz o przyrządach. Przewyższenie linii celowania nad linią lufy, nad osią lufy, tak? Czyli, że jak dobra, czyli tak, trajektoria pocisku, no to jest stosunkowo proste, no bo, tak. bo w wojsku tak, strzelasz z karabinka beryl grot, masz na stanie beryla, to wiesz, jakie jest przewyższenie lotu pocisku, znaczy znasz balistykę tego, tak? Przynajmniej powinieneś. Znaczy, wiesz co, bardziej mi chodzi o po prostu to, że człowiek przychodzi z zewnątrz, nie ma do czynienia nigdy ze strzelaniem, z bronią i tak dalej. Przerwę ci. Wiem, jak to najkrócej powiedzieć. Chodzi ci po prostu o to, żeby żołnierz wiedział, dlaczego z nastawy S ma celować tak, a nie inaczej i jak ta kulka będzie tam trafiać. Tak, dokładnie. Że jest ta parabola, że są te siły fizyczne, które działają na pocisk, który jest w locie, że jest przyciąganie ziemskie, że jest opór powietrza, że jest wiatr jakiś boczny, skoczny i tak dalej. Że ta kulka nie poleci tam, gdzie on wyceluje celownikiem. Tylko ona poleci tam, gdzie skierujemy prawa fizyki. No nie, w dwóch miejscach poleci tam. Gdzie... W dwóch tak, w miejscach przecięcia. Tak. Pierwsze zero i drugie zero. No. Tak. I też, żeby właśnie wiedział... I dalej, że właśnie przeszedłeś nastawy. Płynnie do następnego nastawy zero. Bo to jest logiczne, tak? To jest logiczny ciąg, nie? Przyczyną skutkową. Punkt celowania, punkt trafienia to jest jakby nawiązanie do poprzednich dwóch. Pochodna offset. Dla mnie...
To jest dosyć ważne, dlatego że nawet na cywilnych strzelnicach bardzo często zdarza się, i to widać dokładnie po tak zwanych nine holach, jak ludzie ogarniają offset. Czy to powiesz właśnie. No. Jak ludzie ogarniają offset. Mam celownik i teraz jeszcze jest trend do tego, żeby stosować te jeszcze wyżej, tak, no bo w postawie stojącej jest wygodniej. Potem jak już leżysz z tym karabinem, to się okazuje, że nie do końca, ale jest trend do podwyższania punktu montażu celownika. Tak, tak. I po tych najholach, albo po samochodach, jak są tam takie szkolenia, tam vehicle tactics czy coś tam, coś, jak ludzie mają strzelić z nadbłotnika, to bardzo to często walą samochód. No. Tak. Bo on widzi, bo on widzi co innego, tak, a lufa jeszcze nie. No. Nie ma świadomości i podejrzewam, że w wojsku to też będzie problem, że założysz gościowi... No byłem świadkiem przestrzelenia, jak w Hammerze z przodu masz takie te półokrągłe mocowania do lin, do podczepienia podczepienia. A, te uchwyty, no. Uchwyty takie, no to jeden taki żołnierz przestrzelił właśnie ze względu na to, że przez EOTK widział już cel, a lufa patrzyła centralnie nad maską, no i dziurka się zrobiła w czymś takim. Ale to dawno temu. Balistyka końcowa. Skuteczność prowadzenia ognia. Co rozumiesz? Co rozumiem przez to? Tu się przyznam szczerze, że wrzuciłem to tylko dlatego, żeby nie wyjść na ignoranta i nie pominąć tego elementu balistyki, jakim jest balistyka końcowa. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to właśnie to, że jak się zachowuje pocisk, tak naprawdę bardziej chodzi o anatomię krytyczną niż o balistykę samą końcową. Czyli co się stanie z organizmem ludzkim, z człowiekiem, jak ta kulka wpadnie. Że jest ten kanał stały, jest ten kanał chwilowy, jakie on powoduje obrażenia. Ale to już chyba trochę za daleko. Troszkę jest to już wstęp do wejścia z kolei w medycynę ratunkową. Czyli robimy taką syntezę różnych. Bardzo szeroko. Wiem. Na dalszym etapie zaawansowania. Okej, okay. Myślę, że jest dobrze. To przejdźmy teraz do kolejnego slajdu. Dygresja balistyka. Najbardziej popularne i efektywne zgrania na staw-zerowych karabinach. Wymieniasz 3. 25-300, czyli to jest powiedzmy uwielbiane przez targetsów. Oni tak przystrzeliwują. Tak? 25-27. Oczywiście oni dobierają w zależności od długości lufy, stosowanej amunicji, wiesz, radar, komputer balistyczny, wyliczenie to już zera. To już tak na maksa precyzyjnie, ale w pewnym uproszczeniu jest to 25-300, czyli amerykańskie Battlesight 300, 50-200 i 100. Ja ci powiem tak, z własnego doświadczenia, ja mam w karabinkach, których używam do sportu i do szkoleń taktycznych, najczęściej mam 50-200. No ja właśnie przeszedłem kilka miesięcy temu z 25-300 też nawet na 50-200. Bo jestem fanem EOTH, a EOTH to tak. Jest tak. Tak, to jest tak. 0 na 50. I dopiero wtedy zaczyna ci działać ten Donut of Death. W karabinku, którego używam do strzelania tarczowego, statycznego, mam wyzerowane na stówkę. Natomiast M16 wróciłem do ustawień 25-300, bo wtedy działa, ja mam M16A1, czyli tam nie ma dwóch diopterków, mały, duży, tylko są dwa takie same i jeden jest trochę wyżej, jak go przestawisz, to jest L. Tak? I tam wtedy wchodzisz w to, od tam chyba 275 metrów, on ci likwiduje konieczność wprowadzania poprawek chyba do 450. Że dalej celujesz tak samo. No dobra, teraz moje... trochę odlegamy, ale teraz... Dlaczego spodobało mi się to ustawienie Battlesight 300? Bo nagle się okazało, że z mechanicznych przyrządów celowniczych jestem w stanie skutecznie strzelać na 300 metrów. Celując w środek celu. Tak, ja się z tym zgadzam. Ja się z tym w pełni zgadzam, tylko teraz... też do pewnego momentu, no wiadomo, jak były te strzelania jeszcze w wojskach operacyjnych, bo w WOT-ie się na troszkę mniejsze odległości strzela, tam chyba najdalszy jest na bodajże 200 chyba metrów po gramie, teraz nie chcę kłamać, gdzieś tam dalej jest ta prezentacji. W operacyjnych się strzelało na 300, nie? Fajnie, tylko teraz przenosząc tą strzelnicę, gdzie tak naprawdę wszystko, co ci staje na przedpolu, to jest twoim celem, masz trafić, przenosząc teraz te warunki na grunt realny. No rozpoznaj cel na 300. Właśnie płynnie przeszedłeś do punktu możliwości identyfikacji celu. Tak? Rozpoznaj cel gołym okiem albo EOTK-iem bez powiększalnika. Rozpoznaj na 300, czy to jest friend, czy to nie jest friend. No, nie. Gwarantuję, że friendly fire cel nie jest friendly, wiem, bo byłem. No nie rozpoznasz. Na 300 metrów bez A co jest podstawą otwarcia ognia?
rozpoznaje celu. NFKTC, bo PID. Tak. Tak? Nie masz PID, to nie masz prawa odwrócić ognia. I to są warunki bezpieczeństwa. No tak, ale to z kolei jakby sprowadza się do tego, że zasadniczo współczesny karabinek wojskowy powinien być wyposażony w optykę z powiększeniem. W opcji. W opcji. W opcji. A bez opcji? W opcji takiej, że na przykład ja jestem zwolennikiem powiększalników tych montowanych. Takich, wiesz, Właśnie nie, zwykłych. No. LPVO niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że i to pokazuje teraz też z kolei Ukraina, tak? Tam się rzadko strzelają. Bo rzadko. Ale jak się strzelają, to na jakich dystansach? No, okopowych, nie? Bliziutko, nie? Bardzo bliziutko. Czy LPVO teraz będzie mi ułatwiało, czy utrudniało? Dobra, mogę sobie zamontować na offsetie z boku małego mikrokolimatorka, nie? Tylko nie, czy offset, wojsko offset, na to stać, wiesz, nie? Co? Nie, offset pod kątem jest trudny. Jest trudny, bo masz kanting w tym momencie, nie? Jest trudny i bardzo mocno utrudnia ci parę rzeczy. Na przykład w przypadku szturmowania okopów, tak? Dochodzisz do załomu w prawo. Przełóż karabin na lewą rękę. No, o właśnie. Jest poza wodą. Jest poza wodą, no. Jest poza wodą. Dlatego ja jestem zwolennikiem EOTK-a, czy innego, też jestem zwolennikiem EOTK-u. Bracie. Też jestem zwolennikiem, no, mam na swoim erze też EOTK-a. W każdym razie holograf czy tam kolimator z powiększalnikiem, który mogę sobie w każdej chwili zdjąć na bok. Co, dlaczego powiększalnik też? Dlatego, pamiętam właśnie ten mój pierwszy kontakt z Afganu, tą znakę, którą zauważyłeś. Co mnie strasznie zjadowiło, byliśmy z Amerykanami na tej robocie, padły strzały, co robił Amerykanin? Podnosił M4 do oka i on widział, bo on miał ACOG-a z czterokrotnym powiększeniem. A ja musiałem tego swojego beryla gdzieś nadać na bok i szukać, gdzie ja teraz mam tą lornetkę, żeby zobaczyć na pewnym dystansie, kto do mnie strzela i czy stamtąd do mnie strzelają. Nie? No jestem fanem EOTH, ale mam na jednym z karabinków ACOG-a i powiem ci, mistrzostwo świata. Miażdży system ten celownik. Dobra, tyle o celownikach. Budowa i zasada działania broni. Znajomość nazewnictwa i przeznaczenia poszczególnych części, współdziałanie mechanizmów. Rozumiem, basic, że też. Basic. Rozumiem, że nie chcesz, żeby to było. Nie chcę, żeby każdy żołnierz był rusznikarzem. O właśnie. Wiadomo, czyli ma mieć świadomość. Wspólny aparat pojęciowy, czyli jak coś się zepsuło albo coś żołnierz zgubił, to żeby wiedział co, jak to nazwać. A widziałbyś w tym też, pewnie byś widział, rozpoznawanie tak zwanych dysfunkcji broni. Czyli jeżeli no temu to służy. Jeżeli broń zareagowała mi tak, to jest, wiem, czego mogę ten się drugi, spodziewać. To jest ten drugi bullet, nie? Czyli współdziałanie mechanizmów. Jeżeli wiem, jak mechanizmy współdziałają i coś nie zagrało, to wiem, co nie zagrało, bo nie otrzymałem efektu końcowego, który chciałem mieć. Nie? A po reakcji broni jestem w stanie wstępnie określić, czego mogę się spodziewać. Dokładnie. Czyli no, też znajomość tego na poziomie użytkownika, a nie na poziomie konstruktora czy jakiegoś tam zaawansowanego obsługiwacza. Czyli, systemu, czyli ciebie również śmieszą takie typowe zawleczka wojskowe... przewleczki, osi kołka wrzutnika. No, i śmieszą cię nie też... przydało mi się to przez 25 lat nigdy. I śmieszą cię też zapewne typowe wojskowe konkurencje typu ładowanie magazynka na czas, rozkładanie, składanie broni na czas. I tak i nie. No. I tak i nie, bo to znowu zależy od etapu, na którym jesteśmy. Bo dla mnie osobiście rozkładanie, wiesz, ekscytowanie się tym, że w jakiejś szkole w wiesz Rosji co, mnie to dziewczynka kręciło. Rozłoży kałacha w 17 sekund, złoży go w 20, jest w ogóle super. Ja sobie zawsze zadaję jedno pytanie, fajnie, tylko po co? Mnie to kręciło na unitarce, przed moją przysięgą. Nie? Jak sobie robiliśmy na przykład zawody, we dwóch, w trzech, kto szybciej rozłoży kałacha, kto szybciej go złoży. I faktycznie, gdzieś ten manual się dzięki temu wyrabiał, nie? Tylko tak, ale wiesz, ja bym, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty rok szkolenia żołnierza, strzelnica, punkt nauczania, rozkładanie broni, ładowanie magazynka na czas. No absurd, nie? Absurd. A tutaj też ci w to się wtrącę. Ładowania magazynka na czas Amerykanie. Łódka. No, ale mało tego, my w tej chwili przynajmniej jak strzelamy na poligonie Drawskim, pobieramy środki bojowe z magazynu w Olesznie, no to dostajemy amerykańską. W łódkach. Tak, pandolier. Tak. 7 dokładnie. Komór na 7 magazynków, do tego cyk, łącznik. Cyk, dziękuję. I ładujesz te magazynki, kurczę, w moment. Tak. No. Zresztą pierwszy raz miałem z tym do czynienia tak naprawdę też w Afganistanie, znowu jak z gromolami strzeliśmy. No i też wielkie oczy zrobiłem. Ty stary, przecież to jest
To jest starszy od ciebie. A ja pierwszy raz miałem. Tak, bo to się zaczęło tak naprawdę ten sposób ładowania, to jest Wietnam. No. A ja tak naprawdę pierwszy raz miałem do czynienia z łódkami w momencie, jak wprowadzili nam w 92 chyba roku eksperymentalnie do testów tantale. I każdy tantal miał w zestawie adapter do magazynka i cztery łódki po 15. Tak. Przy czym problem polegał na tym, że amerykańska łódka działa tak, że wrzucam naboje, pyk. Nie, tam najpierw musiałeś sobie tę łódeczkę samemu załadować i broń Boże ją wyrzucić, bo ona jest wielorazowa. To samo w berylu. To samo w berylu. No. To jest takie, Amerykanie mają łódki, to zróbmy łódki też. Tylko zrobimy to trochę inaczej, zupełnie bez sensu. Tutaj bo to... tak na marginesie, egzaminy wstępne na szkołę podoficerską w Poznaniu, które były prowadzone, najwięcej kandydatów na szkołę podoficerską odpadało właśnie na normie ładowania magazynka amunicją. Dlaczego? Bo w Wojsku Polskim nie ma amunicji szkolnej 5,56. Aha. No okej. Okay. No. Dobrze, to przejdźmy do Marksa. Przejdźmy dalej. Tak? Marks obraz przyrządów, wybór punktu celowania. Czemu samo marksmanship? Bo weź to przetłumacz na polski. Znajdź słowo, które będzie odpowiadało temu znaczeniu słowa marksmanship. Jedno słowo. Jedno słowo, język angielski jest dużo bardziej zwięzły niż polski. No. To na polski, jakbym to przetłumaczył? Umiejętność oddania precyzyjnego strzału. Tak. No. Tak. Celnego, może nie celnego, bo precyzyjny to już bym poszedł bardziej sharpshooter. Okej, dobra, masz mnie. Tak, nawet patrząc po tych ich odznakach, które na pewno, tak. Te krzyże tam, jeden jest goły, drugi jest tarczą, więcej, i tak dalej. Obraz przyrządów. Wybór planu skupienia oka, przeskok między planami, w strzeleniu bojowym, istota celowników optoelektronicznych, nazwijmy to umownie, tak? Czyli znowu wracamy do podstaw. Tak, znowu żołnierz ma wiedzieć, że ostro ma widzieć szczerbinkę. Muszkę, tak? Że ostro ma widzieć muszkę. Aczkolwiek niekoniecznie. Bo zależnie od dystansu strzelania, w tej chwili też wchodzi już ten tak zwany miękki obraz przyrządów, kiedy masz ostry cel. Lekko miękką muszkę i rozmytą szczerbinkę. Ale mówimy o strzelaniu na małym dystansie, gdzie jak masz już ten marksmanship, to umówmy się, że na te 25 metrów strzelając cel sylwetkowy, to nie przesadnie przejmujesz się tym, jak one są zgrane. To zależy. Po prostu robisz to prawie automatycznie. To zależy. No ja wiem, od wielkości celu przede wszystkim. Tak, tak. No, ale generalnie sprowadza się to do tego, że jeżeli masz opanowany ten marksmanship, to ci pozwala na to, że w pewnych sytuacjach robisz to instynktownie. No ale tu mówimy cały czas mówimy o marksmanship. Tak. No i następna kwestia. Inaczej zupełnie będzie przy celowniku, przy optyce, przy kolimatorze, przy holografie, tak? Gdzie też spotykam się z tym, że wielu strzelających ostrzy ma na kropkę. Ostrzy na kropkę, zamiast ostrzyć na cel. No, podstawowy błąd przy pracy wielu, i to nawet na zdjęciach z wojska widać, że wielu jeszcze celuje zamykając jedno oko. Dokładnie. No to także i teraz... Znaczy, co jest... można, tak? Ja uważam, że można. Jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie, tak? Tylko że przy strzelaniu na dalszy dystans, kiedy chcesz strzelić precyzyjnie. Tak. To wtedy tak. Ale ideą celownika optoelektronicznego jest to, że patrzysz obydwojgiem oczu. Obydwojgiem oczu i skupienie jest na celu, a nie na przyrządach. Nie? I to jest istotne. I to jest ta różnica pomiędzy, w mojej ocenie, największa różnica pomiędzy strzelectwem sportowym, a strzelectwem wojskowym, obronnym, jakby go nie nazwać, tak? Czyli, że w algorytmie oddania strzału jednym z punktów jest kontrola celu po oddaniu strzału. Czy ten cel nadal stanowi dla mnie zagrożenie? Czy muszę do niego oddać kolejny strzał? No? Czyli muszę zmienić skupienie oka, jeżeli mam mechanikę, jeżeli strzelam z mechaniki, muszę skakać skupieniem oka z planu muszka na plan cel. I znowu plan muszka, i znowu plan cel. I tak w kółko. Kolimator, holograf ułatwia mi to, bo nie muszę tego robić, bo mam cały czas skupienie na celu. Dokładnie. No ale taka była idea wprowadzenia tychże celowników. No i to na koniec zadajesz pytanie, czy na oddanie celnego strzału mają wpływ chwyt broni, postawa strzelecka, sposób noszenia broni, oparcie o przesłonę, technika poruszania się. W moim ocenie nie mają. I odpowiadasz, że nie. Nie mają. To jest też stary myczek z Akademii Higsauera, gdzie na pierwszych zajęciach ze strzelectwa instruktor łapie pistolet do góry nogami, słabą ręką. I małym palcem naciska. Tak, albo dowolnym innym ściąga język i trafia. I
przyznam się szczerze, ja robię dokładnie to samo, z tym samym efektem. No. Tylko zachowując oczywiście zasady tego marksmanshipu. No. Te rzeczy, które tu wymieniłeś, one będą miały wpływ na parę rzeczy w strzelaniu na pewno. Będą w kontekście miały, już sytuacji. Tak, na szybkość oddania oczywiście. Strzału na pewno, tak. Na powtarzalność tego strzału. Na strzelanie na pracę na resecie, na wielostrzały, na strzelanie w ruchu, strzelanie z postaw wymuszonych, z przesłon. I na strzelanie full auto. Bo ja na grotowisku tak, widziałem, tak, tak. Jak żołnierze WOT-u, którzy bardzo mało strzelali seriami, był na stoisku fabryki broni, miał możliwość strzelenia serią z grota i było tak, że oddawał serię 4-5 strzałów, pierwszy szedł w miarę, a każdy to następny już szedł wyżej, a gościu zaczynał się na piętach odchylać. Wiesz co, w 2007, jak też wspomniany przeze mnie wcześniej w prezentacji major ten szwajcarski David Cavagna, przyjechał do Polski pierwszy raz, miałem okazję być na tym jego szkoleniu i jednym z ćwiczeń, które nam zrobił, to było wywalenie jedną serią całego magazynka z kałacha. Tam odległość była nieduża, może z 15 metrów, może było 10 nawet do tarczy. No, to co tam zobaczyłem na niektórych strzelających, to cieszyłem się, że nie stoję gdzieś blisko nich. No, ale wiesz co, mówisz o niewielkiej odległości, umówmy się. Wiesz to chyba na pewno wiesz to lepiej ode mnie, że strzelanie ogniem ciągłym czy seriami w ogóle ma sens tylko w dwóch przypadkach. Jeżeli cel jest stosunkowo blisko i musisz go zasypać ogniem, albo jeżeli przyciskasz przeciwnika i prowadzisz de facto ogień powierzchniowy. Tak. Kiedy robisz zasłonę komuś tak naprawdę, nie? Ty jesteś tym elementem bazą ogniową, tego gościa po drugiej stronie, manewruje, no. Żeby siedział za zasłoną. Tak, i tylko nie mógł strzelić. Strzelanie z seriami na dystans większy niż, myślę, 30 metrów, to musisz być już niezłym harpaganem, żeby robić to skutecznie. No na tym dystansie, w tym, co strzelaliśmy, to akurat David, on przykrył 30 przez strzelin dłonią, nie? Otwartą. Mówi, że jak strzela u siebie ze sztajera, no to robi to pięścią. No, wiadomo. Ja przykryłem dwiema dłońmi i byłem jednym z lepszych wyników miałem. Natomiast mówię, niektórzy to wręcz, kurde, z 2 metry aż ich cofnęło i ta lufa poszła prawie że pionowo do góry, jakby pochyłą robili. Nie? Mamy teraz marksmanship dygresja. Korzyści z wyposażenia w broni w celowniki optyczne. No to już omówiliśmy. Przed chwilą żeśmy mówili. Tu jest tylko jeszcze tam, jest taki ładny obrazek, który widzicie. Dodatkowa korzyść z EOTK-a, czyli możliwość szacunkowej oceny odległości. To kółko ma 68 MOA, nie bez przyczyny. Tak, nie bez przyczyny. Okej, okay. Co mamy następne? A następne mamy czynności manualne. Bogactwo formy i treści, dogmatyzm, jedyna słuszność, wyznaczniki sprawności wykonania każdej czynności, bezpieczeństwo, efektywność, powtarzalność. Nigdy nie rób kroku w tył. Zawsze przyjmuj postawę do przodu. Nigdy nie kieruj lufy w górę, łamane przez w dół. Nie. No właśnie, nie. Albo moje ulubione. No właśnie, nie. Wiesz, co mi się w tym najbardziej podoba, w tej dogmatyczności? Zawsze traktuj każdą broń jak załadowaną. Spoko. Dam ci zaraz karabinek, który leży przed nami na ten. Traktujesz ją jako załadowaną. Rozłóż do czyszczenia. Przecież traktujesz go jako załadowany. To jak chcesz go rozłożyć? Dobre, no. Tak? No i... Dobra. Są zasady, okej. Okay, jak zwykle kontekst, nie? Ale liczy się też kontekst sytuacyjny. No bo jeżeli, wracając do tego czyszczenia. Tak, zanim przystąpię do czyszczenia, traktuję tę broń jak załadowaną. Odpinam źródło zasilania, sprawdzam komorę, oddaję strzał w bezpiecznym kierunku i wtedy przestaję ją traktować jako załadowaną, bo gdybym ją dalej traktował jako załadowaną, to nic z nią nie zrobię. No. I tak samo jest to, co mówiłeś wcześniej, tak? Wsiadasz do śmigłowca, kierujesz lufę w dół. No ale wsiadasz na łódkę, to nie skierujesz już jej w dół, tylko do góry, no. Bo w śmigłowcu kierujesz w dół po to, żeby nie uszkodzić wirnika ani silnik, wirnik, no. A z kolei w łodzi. No logiczne. No. Tak? No, pamiętam na kursie instruktorskim, jak już byłem w WOT-cie, egzaminował mnie jeden z chłopaków z MZS-u, no i tam miałem między innymi przyjąć postawę strzelecką klęcząc. Ja przyjmuję w ten sposób, że będąc strzelcem praworęcznym, mając prawą stronę silną i mając broń na prawą silną, i ja sobie przyklęknąłem na lewe kolano. Bo mi tak jest wygodniej, wypracowałem sobie to, dlatego że mam podparcie na rękę prawą, jak robię jakikolwiek manual, usuwam dysfunkcję, zmieniam magazynek, robię cokolwiek, to nie opieram ciężaru całej broni na nadgarstku, tylko sobie na ręce, tak? Na celność nie ma to żadnego wpływu. Nie ma to wpływu tak naprawdę na nic. No ja za chwilę przejdziemy, do kontekstu, powiedzmy, tej sytuacji. Ale to, co usłyszałem, jaką wiązankę, że tak nie wolno, no ale dlaczego nie wolno? No, bo co? Nie trafię? Nie wykonam zadania? Czy co? Okej, gdy będę strzelał za przesłony,
to wtedy dostosowuję to kolano w taki sposób, żeby zmanipulować ekspozycję sylwetki. Wiadomo, po jednej stronie na jedno, po drugiej stronie na drugie. Ma to swoje plusy, minusy, tak? Przy klękaniu na kolano, tak jak ja robię na lewe, utrudniony mam dostęp do broni krótkiej, tak? Ale z drugiej strony odciążam sobie nadgarstek, robiąc jakikolwiek manual. W drugą stronę analogicznie, tak? Więc znowu teraz jest kwestia wybrania kontekstu. Ale czy do konkretnej sytuacji, czyli do oddania strzału z karabinka, z postawy strzeleckiej klęcząc, jest istotne, które kolano przyklęknę? No moje ocenie nie jest. No to wiesz co, to wynika z preferencji strzelca. No tak, ale to jest ten dogmatyzm właśnie. Ja rozmawiałem kiedyś z moim... Moje jest mojsze, bo ja tak uczę, bo to tak ma być. Ale wiesz co, ja rozmawiałem kiedyś z moim serdecznym kolegą, z którym się znamy ponad 30 lat, który przez 17 lat służył w gromie, na bojówce. Później skończył w szkoleniówce, tak? Jest dobry. Jest dobry. I spytałem go kiedyś o szkolenie strzeleckie. Spytałem go właśnie, a jakie postawy, a tutaj, na co zwracacie uwagę. Wiesz co mi powiedział? Masz być skuteczny, ma być ci wygodnie i masz być bezpieczny dla kolegów. To ja mam troszkę inne przemyślenia. Z tym wygodnie to nie do końca, bo wygoda schodzi na dalszy plan. Dla mnie wyznacznikiem poprawności danej procedury czy techniki, wyznaczniki są trzy. Jest to bezpieczny, efektywny i powtarzalny. Znaczy wiesz, no, to wygoda... Że nie udało mi się trafić w cel, wygoda bardziej, tu wygoda bardziej była w kontekście przyklękania prawa, lewa noga, tak? Mhm. Mi jest wygodnie przyklęknąć na prawą, tobie jest wygodnie przyklęknąć na lewą. Oba jesteśmy bezpieczni dla kolegów, oba jesteśmy skuteczni, oba jesteśmy powtarzalni. Koniec tematu, nie ma znaczenia, dokładnie. Czy ty klękasz na prawej, czy lewej nodze. Dokładnie. Chyba, że wchodzimy w kontekst. Mamy przesłonę, ale to, ale to już jest, wyższy level. Znowu idziesz za daleko. Przechodzimy do następnego slajdu. Jasne. Na następny slajd, wiesz co, kurna, jak tak patrzę na to, my sobie tutaj tak gadamy, bo moglibyśmy to olać, bo następny slajd to jest kontekst sytuacyjny. Dalej. Nie, ale tu poszedłeś trochę dalej, bo piszesz o terenie, współdziałaniu w zespole i manewrze ogniem. A myśmy to ruszyliśmy do przesłon, no, ten tak, temat. Głównie. Masz przesłona, ruch, postawy wymuszone, prowadzenie ognia, wykonywanie czynności manualnych w ruchu, postawy klasyczne. I właśnie to jest rzecz, której w tych wszystkich regulaminach dotąd nie było, bo żołnierz kładąc się na osi, tak, ja pamiętam do dziś, że opierasz kolbę o lewe udo, trzymasz lewą ręką, z prawą ręką wyjmujesz, tu odciągasz. Większym bzdurą dla mnie było, nie wiem czy pamiętasz, włożenie pistoletu na lewej dłoni i wypięcie pustego magazynka do pięcia pełnego. Nie? No ale tak było. No. Tak było. I w wielu miejscach tak niestety nadal jest. Ale to nie działa. No to nie działa. Ale tak jest w instrukcji. A inna nie weszła. No ale mówimy cały czas o tym, że nasza rozmowa sprowadza się do tego, w jaki sposób zmienić tę instrukcję. Tak. Tak? Tak. Czyli znowu dochodzimy do tego, że strzelanie wojskowe, tak, i że strzelanie wojskowe jednak powinno czerpać ze strzelania cywilnego, sportowego, taktycznego. Mhm. Nazwij to jak chcesz, tak? Gdzie właśnie masz wykorzystywanie przesłon, gdzie masz strzelanie w ruchu, postawy wymuszone. Nie przypominam sobie sytuacji, w której, no dobra, tak, no dawno służyłem, ale chyba w żadnym regulaminie strzelań nie było postaw wymuszonych, stricte wymuszonych, bo miałeś leżącą, klęczącą, i stojącą. No. I koniec. Tylko wiesz, też nie jesteś w stanie wszystkich opisać, nie? Wszystkich sobie zwizualizować i wymyślić, okay, bo tak ale... naprawdę chodzi o co? Chodzi znowu nie o nauczenie czynności, i wyrobienie odruchu, tylko ukształtowanie świadomości. O Jezu, ale to jest tak jak ze studiami. Muszę się dostosować do takiej przesłony, jaka przede mną stoi. Nie? No ale to jest tak jak moim zdaniem ze studiami. Studia nie powinny cię uczyć rozwiązywania testów. Korzystać ze źródeł. Tylko powinny cię nauczyć korzystania ze źródeł, sposobów rozwiązania problemu, tak? Jak to było? Improvise, adapt, overcome, tak? No, święte słowa. Ty masz poznać podstawy i masz na tyle wdrożyć się w te podstawy i w trening, w tym wypadku strzelecki, że będziesz w stanie dostosować to, czego się nauczyłeś, do zastanej sytuacji. Mhm.
A co? Strzelanie typu PSB, strzelanie numer 1, strzelanie numer 2, do czego się? Po strzelaniu numer 1 de facto żołnierz nie potrafił strzelać bez podpórki. Mhm. Tak? Zawsze były te rury z tą miękką częścią, dopchnij karabinek. Tak. No, okej, okay. Dopchnąłeś, zablokowałeś go z przodu, zablokowałeś go z tyłu, podtrzymujesz go od dołu, no to kurde, masz go jak w imadle. To teraz w okopie znajdź taką podpórkę. No będzie ciężko. No będzie ciężko. Chyba, że chcesz rzucić, nie wiem, plecak, worek z piaskiem i sobie go dociśniesz. Nie? To mniej więcej będzie podobnie. No ale trochę ale to już, ale to już trzeba mieć świadomość, nie? Jaki efekt chcę osiągnąć. A, właśnie tutaj też napisałeś, jak nie mam zasłony, to ją sobie tworzę ogniem. No, każdy z tych slajdów rozwijamy dość szeroko, szerzej niż ja na grotowisku. No i znowu, postawy strzeleckie na strzelnicach. Tylko nauka fundamentów, jak najszybciej przejście do postawy wymuszonych. Znaczy, no, dokładnie to, co mówiłem, to, co mówimy, że tak. Uczysz, to szkolenie powinno uczyć podstaw. To jest pewien etap. A potem każde kolejne zajęcia, treningi strzelania powinny zmuszać cię rozwijać, do rozwinięcia. Do korzystania z tego, co nauczyłeś wcześniej, ale tak naprawdę to chyba Haley powiedział. Strzelanie jest rozwiązywaniem problemu. Tymi narzędziami, które masz w postaci swoich umiejętności, wcześniejszych treningów, rozwiąż problem, który stoi przed tobą w postaci celu i warunków, w jakich masz do niego strzelić. No i tu mamy jeszcze taki trochę bardziej rozbudowaną rzecz. I tu manewr ogniem. I tu już mówimy na poziomie drużyna, pluton, kompania. Tak. No generalnie tak. Co najmniej para. Czyli znowu zgranie, w którym... Żeby się skomunikować, żeby sobie podzielić te sektory, że jak muszę pomóc koledze, to przeniosę ten ogień. Nie? Komunikacja. Czy na normalnych strzelaniach, jest, tych regulaminowych, jest uczona komunikacja? Wiesz co, ja tego wymagam. No ty, ale czy masz to w tym podręczniku? Okay. Wyjdę teraz na gamonia, bo nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie, ale mogę... No jedyną mogę komunikację, no, to masz kurde amunicyjne. Koniec amunicji. Tak? I kierownika strzelania, tak? Czy prowadzącego strzelanie, który ci wydaje komendy, zmiana baczność na również otwarcie ognia, marsz. No. A tu można się śmiać, jak ludzie czasami na strzelnicach działają w dwójce, w parze, nie wiem, w trochę większej grupie. Ktoś prowadzi ogień i w pewnym momencie przerywa ten, krzyczy awaria, zacięcie czy zmiana i następny już wie, że albo mu przestał strzelać karabin, bo się zaciął, albo właśnie wymienia magazynek, czyli wchodzę za niego, tak? Przyjmuje jakby jego zadanie. Przyjmuje jego sektor, no. No tak, tylko tego też trzeba ludzi nauczyć, no. Tak. Tu mamy znowu złote myśli i przechodzimy płynnie do środków do osiągnięcia celu. I tu masz wymienione TSS. TSS? Trenerzy szkoleń strzelec? Jakoś tak się jakoś to nazywa, tak. Nie pamiętam. Chodziło o pistolet z blasterkiem. Cykloprzynieżnik MMR, pistolet, zbiór ćwiczeń i strzelań. Tak. Środki do osiągnięcia celu w postaci uzyskania wyszkolonego strzelecko-żołnierza. Czyli mamy środki instytucjonalne w postaci śnieżników, symulatorów i tak dalej. Urządzeń szkolno-treningowych. Ale mamy też chyba konieczność, to pokazuje na konieczność treningu na sucho. No to jest, kurde, no. To jest tak oczywista oczywistość, że aż nie wspomniałem. I nie myślę tutaj o diafragmach, muszkach uniwersalnych. Nie, absolutnie. Tego typu rzeczach, tak? I tutaj znowu teraz odskoczę trochę na bok, trochę się pochwalę, nasz batalion, gdzie służę, realizuje jako jedyny w WOT-ie pilotażowy program szkolenia, inny niż cały WOT, który sam napisałem i tam w tematyce szkolenia strzeleckiego są również treningi strzeleckie ogniowe i bezogniowe. Bo pamiętam, jak bardzo się kopałem z niektórymi ludźmi, będąc w wojskach operacyjnych, kiedy planowałem zajęcia ze szkolenia, tam było ogniowe akurat, byłem na tych BWP-ach, szkolenie ogniowe, ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej. Po czym wracałem z tych zajęć, nie wystrzeliwszy ani jednej amunicji i szedłem na nie mając zapotrzebowanej strzelnicy, nie mając podanych punktów do rozkazu, sztuka BWP i tak dalej, i było, jak ty możesz takie zajęcie, jak nie masz strzelnicy ani amunicji. No to zapraszam cię, to zobacz, jak te zajęcia realizuję, to jest potrzebne, tak? No i w pewnym momencie doszło do czegoś takiego, że zabroniono mi takich zajęć planować, kiedy nie miałem strzelnicy i amunicji. No to musiałem wymyślać, brać jakieś inne zupełnie zajęcia z innego działu,
tematycznego, żeby móc zrobić z wojskiem to, co zrobić trzeba, tak? Czyli właśnie pracować na sucho, na sucho, na sucho, no na sucho, na sucho, bardzo, bo to bez tego nie ujedziemy. Chciałem powiedzieć, że ta część jest zaniedbywana w wojsku, ale w większości przypadków ona nie jest zaniedbywana, bo ona nie istnieje. Nie ma, bo ja już nie mówię tam o nauce zgrywania przyrządów, bo tam powiedzmy tak, ale cały manual na broni, przyjmowanie różnych postaw, przechodzenie między postawami. Zwroty, niezwroty, tak, dobywanie, składy. Nawet radzenie sobie z awariami, masz zbijaki, tak, masz tak, chustki, dokładnie. Masz wszystko, tak? To są wszystkie rzeczy, które możesz żołnierza nauczyć. Bezstrzałowo i w zasadzie bezkosztowo. 90% umiejętności, 90, poziom, który osiągasz, tak, strzelecko, to 90% z tego poziomu osiągasz treningiem bezstrzałowym. No. Taka jest prawda. Ja mam broń swoją prywatną już kilka lat i tak naprawdę 6 razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie, codziennie tą prawie godzinkę manuala sobie robię. Tak. Różne mam te programy rozpisane. Trening musi być celowy, musi czemuś służyć. No. Musi być opisany, muszą być mierniki i tak dalej, i tak dalej. Robię coś takiego, no i dzięki temu potem jadę na zawody i się nie wstydzę. Nie? Może tam nie strzelam jakoś, nie wiadomo, jak rewelacyjnie. To jest domena strzelców wojskowych, że na zawodach typowo sportowych, gdzie są powiedzmy w środku stawki, a nie na samej górze. Czasami się jakaś dekwa zdarzy, bo kąty złamie i tak dalej, co no w wojsku by nie miało oczywiście, no ja też w pistolecie. Ale mówię, wstydu nie ma, tak? Ale nie ma dlatego, że ćwiczę na sucho, tak? I to samo powinno być zinstytucjonalizowane w programach szkolenia. Czyli omówiłeś punkt zbiór ćwiczeń i strzelania. Nie do końca, ale o tym będziemy gadać, jak też każdy z tych myślników, tych bulletów jest rozwinięty na kolejny slajd. No to zaraz będziemy je rozwijać. Będziemy się rozwijać. No to rozwijamy, tylko tak, wiesz co, raz, dwa, na szybkości trzy, cztery, już, tak? Sześć. Dobra, bo już gadamy ponad godzinę. Ponad godzinę, no. Fajny podcast, ale nie zanudzajmy. Pistolet, środek do celu. Niepopularne stwierdzenie, naukę należy zacząć od pistoletu. Tak, zgadzam się z tym, dlaczego? A wielu się nie zgadza. A ja się zgadzam, wiesz dlaczego? Bo pistolet jest najtrudniejszą bronią strzelecką. Właśnie, i teraz tutaj pozdrowienia dla Włodka, Włodek. Włodek, będąc dydaktykiem, mówi właśnie, że to jest pogwałcenie podstawowej zasady dydaktyki. Nie? Że nie powinno się. Natomiast tutaj to jest ten jedyny aspekt, gdzie się z Włodkiem nie zgodzę. Pistolet jest najlepszą platformą do transferu wiedzy. Bo jak opanujesz pistolet, to później łatwiej opanujesz karabinek. Karabin maszynowy, karabin wyborowy, granatnik, jeden taki czy inny, czy owaki. Karabinek jest bronią podstawową. Zdecydowanie, bez dwóch zdań. To jest podstawowy. Pistolet jest bronią ostatniej szansy, narzędziem wymuszania posłuszeństwa. I nie wiadomo co jeszcze, tak? Natomiast nauka strzelania z pistoletu, ja wyszedłem od strzelania tarczowego z pistoletu i oczywiście tam strzelałem trochę z karabinka, ale przejście później na karabinek, no to była po prostu zmiana tak, że nie trzymam go w jednej ręce, tylko w dwóch, mam jeszcze kolbę, ale wszystkie zasady wypracowane na pistolecie mogą przełożyć w zasadzie 1:1. Praca na spuście, zgranie przyrządów celowniczych, mówię o strzelaniu przede wszystkim ta praca na języku spustowym, no bo wiemy dobrze, że karabinek wybacza dużo, dużo więcej błędów niż pistolet. Nie? Krótsza lufa, krótka linia celowania. Mniejsza stabilizacja, więc tak. I siłą rzeczy, jeżeli nie możesz fajnie strzelać z karabinka, a z pistoletu będzie niestety ale lipa. No. A w drugą stronę to raczej tak nie będzie. No. Oczywiście są wyzwania, są problemy. No. Jeden z podstawowych problemów jest taki, że nie każdy żołnierz ma pistolet. Co jest w mojej ocenie błędem, bo uważam, że każdy powinien mieć, bo to jest też znowu klasyka cytowana przez Travisa. Jaki jest cel pistoletu? Dostać się do karabinka. Pistolet jest bronią, jak sam powiedział, ostatniej szansy. To jest moja broń zapasowa, tak? Pomijam aspekty taktyczne. Znasz jakąś armię, która... Znam. Nawet w Europie są takie armie, gdzie każdy żołnierz, przynajmniej w tych podziałach bojowych... No, ale to mówisz pewnie o Norwegach. No, między innymi. No, ale Norwegowie, wiesz, u nich każdy żołnierz ma obskorach 416 i sprzęt z NFM-u, no. No dobra, czy zakupienie pistoletu w takiej ilości, żeby każdy żołnierz pododdziału piechoty przynajmniej miał ten pistolet, to jest taki w skali MON-u duży koszt? No załóżmy, że 100 tysięcy pistoletów. No to już o całej armii mówisz. O całych siłach zbrojnych, tak? Wliczając tą marynarkę, lotnictwo, mechaników, kuchnię i nie wiadomo co jeszcze. No, ale załóżmy, 100 tysięcy razy 3 tysiące. Czemu 3 tysiące? No za pistolet. Proszę Cię.
3000 to kosztuje Glock w detalu w sklepie sportowym. No. No, nie idźmy w stronę zakupów. Kontrakty dla wojska liczy się trochę inaczej. Kontraktu dla wojska nie możesz policzyć na zasadzie cena dzielona przez liczbę zakupionych egzemplarzy karabinka, pistoletu, tak? Bo tam wchodzi jeszcze obsługa serwisowa, inna gwarancja, zapas części, materiały, znaczy broń szkoleniowa, przeszkolenie rocznika. To jest bardzo mocno obudowane. To nie jest jeden do jeden, ale dobra. W skali wojska. No nie byłby to jakiś masakryczny wydatek. No właśnie, tak? A teraz moje pytanie, zresztą też gdzieś w notatkach jest zapisane. Czy spadochron zapasowy przysługuje od stopnia kaprala? Tak, no widzę, jest. No nie. No nie. No nie. Więc dlaczego coś, co ma mnie uratować, tak? W momencie, no weźmy, chodźmy na strzelnicę, weźmy timer strzelecki i zróbmy eksperyment, tak? Jeden będzie miał usunąć, nawet, nie wiem, zmienić magazynek, czy usunąć jakąkolwiek dysfunkcję, a drugi po prostu przejdzie na zapas. Który będzie szybszy? No zawsze przejdzie szybciej na zapas. No. Napisałeś jedną fajną rzecz. Znaczy napisałeś, że szybkość, łatwość przeniesienia wiedzy, umiejętności na inne typy broni. Ale napisałeś coś bardzo fajnego. Pistolet nie pozwoli na pominięcie żadnego obszaru zagadnień strzeleckich. I z tym się w 100% zgodzę, bo w przypadku karabinka, zwłaszcza opartego o podpórkę na 100 metrach, tak, na linii otwarcia ognia, dużo więcej wybaczy. Bo wybaczy ci gwałtowniejsze ściągnięcie spustu, wybaczy ci całkowity brak pracy oddechem, tak. Jakieś niedokładności w postawie strzeleckiej. Trafisz, może nie trafisz 0,5, ale urlop tamte 45, to raczej wystrzelasz. W przypadku pistoletu zaniedbanie jednego elementu powoduje, że jesteś poza tarczą. No. Dziękuję, do widzenia, po prostu. Tak. Także pistolet jest łatwiejszym narzędziem dydaktycznym. Jest trudniejszy dla instruktora. Trudniejszy dla szkolonego, ale łatwiejszy dla instruktora. Dużo łatwiej pokazuje szkolonemu, że popełnia błędy i gdzie je popełnia. Łatwiej jest je zidentyfikować. Dalej. Zbiór ćwiczeń i strzelań. Dokument odniesienia, program strzelań w Wojsku Obrony Terytorialnej. Tak, program strzelań to są nie tylko w WOT-ie, bo w operacyjnych jest dokładnie tak samo. PSBSK wymusza na poddowódcach pododdziałów, na szczeblu batalionu, opracowanie zbioru ćwiczeń i strzelań. I teraz jak to się odbywa najczęściej? Najczęściej biorę PSBSK, patrzę, jakie mam strzelania programowe, do nich układam jedno, dwa, może trzy przygotowawcze na bardzo, bardzo zbliżonych warunkach. Tu od amunicji tam troszeczkę odejmę, tam dodam, tu wywalę jeden cel, tam może dołożę jakiś inny, jak mam fantazję. No i koniec, tak? I powstaje zbiór, który funkcjonuje, jestem przekonany, dam sobie paznokieć z tego palca ściągnąć, że 99% batalionów Siła Zbrojnych tak opracowuje swoje zbiory w ten strzelania. A to jest świetne narzędzie, które może, nie musi się zamykać tylko i wyłącznie do tego typu rzeczy, tak? I ten zbiór, który funkcjonuje u nas w batalionie, taki nie jest. Są troszkę ćwiczenia manualne, czyli określone ćwiczenia dotyczące pracy, procedur pracy z bronią, tak? Wymiany magazynka, usuwania dysfunkcji, zmiany postaw, przechodzenia z broni z jednej strony na drugą i tak dalej, tak? Jest to określone. Instruktor na punkcie nauczania, który to prowadzi, dostaje taki zbiór do łapy i ma gotowca. A przynajmniej ma pewien szkielet, który potem może sobie po swojemu obudować, zależy od tego, jakie sam chce efekty szkoleniowe osiągnąć ze swoimi żołnierzami. Nie? Są ćwiczenia strzeleckie totalnie niezwiązane z warunkami strzelań programowymi, programu strzelań, tylko zupełnie inne, bo są też inne cele do osiągnięcia. Tak? Jest na przykład rozszerzenie tego manuala już o ogniówkę. Czyli, nie wiem, w warunkach masz na przykład tylko trzy sztuki amunicji, tak? Oddajesz jeden strzał, masz potem suchy strzał, masz koniec amunicji, diagnoza, zmiana magazynka, dwa strzały, tak? I możesz to zrobić sobie kilka razy w ciągu jednych zajęć, ale już na ostro. I tych rozdziałów można dawać dużo więcej, tak samo ze strzelaniami zespołowymi, ze strzelaniami w dwójkach, w połową sekcji, całą sekcją, całą drużyną i tak dalej. Ze samochodu, ze śmigłowca, z samolotu, z łodzi. No to piszesz, wiesz, tu piszesz o szczególnym znaczeniu wniosków ze strzelań OSPWL w Engine, czyli ten ośrodek szkolenia, ten zurbanizowany, tak? Nie. Centralny Ośrodek Zurbanizowany, COZ, jest jednym z elementów OSPWL Węgrzyn. Natomiast do czego ja się odwołuję? Węgrzyn na pasie taktycznym Trzemeszno ma kilka, mam nadzieję, że jeszcze ma, bo to była rewelacja, to było coś niesamowitego. Kilka fajnych strzelań właśnie takich sytuacyjnych, zespołowych. Między innymi było to strzelanie w zasadce w wąwozie, strzelanie szturm na wzgórze i było też tak zwane strzelanie w lesie.
I teraz... No to w dalszej części prezentacji to tak nawet bardziej chyba rozwinąłeś jakimiś schematami. Wiesz co, chyba nie. Chyba nie. Chyba rozwijałem tam bardziej strzelania te takie przykładowe nasze, akurat tego mojego zbioru, które w sumie dla naszej dalszej rozmowy nie bardzo mają jakiekolwiek znaczenie, więc bym się bardziej na tym wężynie skupił. No to otwiera oczy, nie? Jak się z tym wojskiem razem wejdzie w szyk, a nie tylko patrzy z boku i się strzeli, to otwiera oczy właśnie na te postawy wymuszone, na zachowanie tych fundamentów, na manual, na poruszanie się z bronią, na współdziałanie, na komunikację, na balistykę również, strzelasz z przewyższeniem, tak, albo strzelasz w dół, no dokładnie. To są, mówię, ten wężyn akurat, no to było coś niesamowitego i uważam, że każdy pododdział bojowy, każdy pododdział piechoty przede wszystkim, niezależnie czy są wojsko pracujące, to jest WOT, powinien przez ten wężyn przejść i te strzelania zrealizować. Tylko, żeby je zrobić, to już trzeba mieć pewien poziom, tak? Tu się znowu będę chwalił, jak pojechałem tam z moją kompanią jeszcze, którą dowodziłem, a dowodziłem ją 7 lat, i powiedziałem kierownikowi pasa taktycznego, jak chcę te strzelania strzelić, no to zrobił duże oczy i mówił, ale tak tylko specjalnie robią, nie? Ja mówię, słuchaj, pójdź pierwszy zaraz, dobiorę swoich chłopaków, swoich podoficerów fajnych, którzy są dobrymi żołnierzami, też weteranami i przeszli z nim przez wiele rzeczy, ja pójdę z nimi i zobaczysz. Jak uznasz, że jest nie jest ok, robimy po twojemu. A jak uznasz, że tak możemy zrobić, to zróbmy. I zrobiliśmy. Poszedłem z moim wojskiem, strzeliliśmy pierwszy zajazd, potem film następny łącznie. Nieważne, czy żołnierz miał tam 15 lat służby, czy 2, czy 3. Dzięki temu systemowi, który wdrożyłem u siebie w kompanii, właśnie w oparciu o BLOSA, te umiejętności było na tyle, że można było to zrobić bezpiecznie, efektywnie i powtarzalnie. Natomiast to otwiera oczy, nie? To otwiera oczy. Nie tylko stanąć z boku, popatrzeć jak inni strzelają, ale faktycznie stanąć. Szczególnie mi otworzyły oczy strzelanie w lesie. Bo jak sobie pierwszy zajazd szedłem za strzelającym plutonem, no to kurde, tego celu nie widzą, tamtego celu nie widzą, nie? A potem następny zajazd wziąłem już tego beryla, załadowałem amunicję, poszedłem razem z wojskiem jako strzelec. I też ich nie widziałeś. No i było... Punkt widzenia mi się zmienił totalnie, nie? Totalnie. Do tego doszło zmęczenie, lekka adrenalinka, konieczność utrzymania też szyku, nie? Więc kontrola otoczenia lewo-prawo, no, się okazało, otwiera oczy. To takie proste. Przez to powinien przejść każdy. Dobrze. To tamte następne zbiór ćwiczeń i strzelania. No, dalej mamy tylko przykłady tam właśnie tych różnych ćwiczeń, które tam gdzieś pytania, tam zawarły. Dziękuję za uwagę. A więc... Przejdziemy teraz do podsumowania twojej prezentacji, która, przypomnę, miała tytuł Nowoczesne szkolenie strzeleckie, nowatorskie spojrzenie. No dobra, to tytułem podsumowania. Napracowałeś się, zrobiłeś bardzo fajną prezentację. Dziękuję. Twoje wystąpienie na WOT-cie, na agrotowisku w Zegrzu bardzo mocno wykroczyło poza ramy czasowe, jak mówiłem na początku, tam cię musiano temperować. Jakie wnioski z tego? Bo żeby to się nie ograniczyło do tego, że pan major przyszedł, zrobił sobie fajną prezentację, ma jakieś tam wnioski, wystąpił na konferencji i koniec. Wiesz co, przede wszystkim to, że pracując w zespole już WOT-owskim odnośnie nowej metodyki i tych procedur pracy, gdzieś mi się udało trochę ludzi zarazić też moim spojrzeniem. Gdzieś się też przekonałem, że nie jestem jedynym odklejeńcem, który chce inaczej niż do tej pory, że takich ludzi z pasją i też już ze świadomością, z umiejętnościami jest gdzieś więcej. Udało się akurat Marszałowi Maciejewskiemu takich ludzi powywózkiwać z brygad. Powstał fajny zespół i to już gdzieś tam się dzieje. Nie? Gdzieś już są pierwsze kursy. Ale mówisz, że się dzieje oddolnie. Nieoddolnie, bo to już jest normalnie usankcjonowane w odpowiednich dokumentach. W rozkazach, zarządzeniach, efekt, tak? Instrukcjach, tak. Czyli jest to, nie jest, już tylko grupa zapaleńców, nie jest to do końca na, sami sobie nie. W ograniczeniu tych klocków, nie. O których mówiłeś, czy składania tych strzelań z tych gotowych elementów. Nie. To już jest też i idzie to odgórnie. Fajnie, że góra narzuciła, powiedzmy, kierunek i określiła ramy lewo-prawo, tak? A co jest w środku, to już jest swoboda działania tego zespołu, który... Ale idzie to, robi, WOT, czy idzie... Mówię o WOT-cie. Jeśli chodzi o operacyjnych, wiadomo, mam kontakt dalej z chłopakami, mam kontakt ze swoją starą kompanią, widzę, jak to się odbywa. Tam też wdrażany jest ten nowy system, ten tak zwany ABC.
A on ma już natomiast formę oficjalnego jakiegoś ma formę regulaminu? Oficjalnego, tak. Natomiast rozbijamy się o to, o czym, co, na co też mi otworzył oczy Wodek Kopecz. Nie? Czyli system musi być oparty o ludzi, a nie o dokumenty. System musi być otwarty i musi wprowadzać cykliczną aktualizację. Okej, okay, obawiam się, że tego nie będzie. Dobra, mówisz, że system musi być oparty na ludziach. Czy widziałbyś, zadałem takie dziwne pytanie, czy widziałbyś w tym systemie wykorzystanie cywilnych instruktorów strzelectwa? Nie mówię o byłych żołnierzach, mówię o cywilnych instruktorach. Nie będę wymieniał nazwisk ani projektów, którymi się zajmują. Jednego z nich wspomniałeś tam na G. Jednego z nich wspomniałeś w prezentacji. Czy widziałbyś miejsce dla takich strzelców, którzy sami szkolili się u różnych ludzi, wyszli ze strzelania sportowego, z jakiegoś może rodzaju strzelania taktycznego? Jak najbardziej. Teraz jakbym to widział, tak od razu na szybko, bo zacząłeś mnie tym pytaniem. Jakbym to widział, w momencie, kiedy właśnie jest ten cykliczny, półroczny zjazd na warsztaty instruktorów, to w ramach tych warsztatów zajęcia z takim właśnie autorytetem, z gościem, który jest tym grandmasterem, czy jakby czyli tam go coś nazwać. Czyli coś na zasadzie wiesz, gotowiska branie gościa z takim potencjałem, żeby postawić przed nim bandę nieokrzesanych, nieopierzonych, jeszcze niewyszkolonych, szeregowych, którzy dopiero zaczynają są przywoga. To jest marnowanie jego potencjału. Dlatego bardzo mi się podoba formuła train the trainer. Czyli mamy instruktorów dla instruktorów. I w tym momencie to taki człowiek z takim potencjałem, to jest ten czas i miejsce. Nie? Czyli coś w rodzaju konferencji grotowisko, tak? Mm-hmm. Znowu do niej wrócę. Tak, dla wybranych, wyselekcjonowanych wymiany doświadczeń. Ludzi, i tak jak na grotowisku dwa lata temu ja miałem swoją prezentację, rok temu miałem swoją prezentację. W tym roku na przykład Darek Polak mówił, no co prawda jest byłym gromikiem, ale mówił o cywilnym wykorzystaniu swojego karabinka GROT, tak? Potem wyszedł Łasuch też z bardzo fajnymi dwiema prezentacjami. Tak, i myślałem też, że akurat do Łasucha nawiążesz, bo ja tam też o amunicji barwiącej w tej prezentacji mówiłem. I Łasuch wtedy powiedział, że akurat MMR jest jednym z rozwiązań bolączek, które ja zgłosiłem. No i poniekąd się z nim zgodzę, aczkolwiek nie do końca bym też to rozwinął. Dlaczego? Dlatego, że jak słyszymy amunicja barwiąca, to pierwsze skojarzenie jest Force on Force. No? Tak. A ja uważam, że to nie powinno być pierwszy kontakt z MMR-em Force on Force, tylko jeżeli mamy już zaawansowane jakieś drille strzeleckie, zaawansowane ćwiczenia, to przynajmniej ja tak robię w batalionie u nas. Nie? Najpierw żołnierzy przepuszczamy przez MMR-y do papieru, do tarczy. Tak? Jak widzę, że sobie radzą z tym manualem, z presją czasu, z rygorami, z reżimami i tak dalej, to wtedy przechodzą na ostro. Nie? I wtedy wiem, że mam indywidualnie wyszkolonego, bardzo fajnie strzelca, żołnierza. I wtedy z takim gościem mogę wejść na MMR, na Force on Force, na różne scenariusze taktyczne. A nie możesz od razu, bardzo skomplikowałem? A nie możesz od razu ćwiczyć z nim drilli na amunicji bojowej? Nie z każdym. Okej. Okay. Wiesz, nie, bo patrzę wiesz, na to. Wojska specjalne się charakteryzują czym przede wszystkim? Tym, że jest selekcja. Tak. Czyli człowiek, który masz do czynienia, jest na odpowiednim poziomie intelektualnym, emocjonalnym, charakterologicznym, wolicjonalnym, przygotowania fizycznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z kim my pracujemy na co dzień? Z takimi ludźmi też. Ale nie tylko. No tak. Zwłaszcza w WOT, przy mnie jest to krytyka WOT. Wiesz co, no, nawet bym nie mówił, że zwłaszcza w WOT, bo dobrowolna zasadnicza i obniżenie w ogóle kryteriów zdrowotnych, które miały miejsce w ostatnim czasie, spowodowały, że ten materiał ludzki naprawdę jest różny, nie? Jest bardzo znaczy różny. Ja mówię zwłaszcza w WOT, bo WOT był jakby prekursorem takiego czegoś, tak? Tak, to prawda. Że przychodzili ci ludzie, bez obrazy oczywiście, z ulicy. Ktoś, kto uznał, że chciałby być tym weekendowym wojownikiem, przeszedł, tak? Komisja lekarska uznała, że jest zdolny, ale to mogłaby być osoba na przykład taka jak mój serdeczny kolega Maciej, czyli najstarszy szeregowy WOT. Widziałem na pewno nagrania. Który jest obeznany z bronią, strzela od lat i on strzela dobrze,
ale może być to też 20-kilkuletni gość po studiach, który uznał, że chce spróbować wojska i pierwszy kontakt z bronią miał w WOT. Tak. Takich jest bardzo wielu. Dlatego mówię, do nich trzeba też dotrzeć. Nie? Czasu jest mało, bo jest go mało. No i te narzędzia, które mamy, trzeba po prostu umieć wykorzystać maksymalnie efektywnie. Nie? Czyli konkludując, twoja prezentacja miała na celu właśnie co? Mówisz, że to już wchodzi, czyli twoją prezentację można spróbować podsumować jako zbiór pomysłów, w którym kierunku to powinno się jeszcze bardziej rozwinąć i jak powinno być modyfikowane. Można byłoby tak bardzo... Nie jest to głos wołającego na puszczy, nie, że wyszedł pan major Wilku i powiedział, nie, wszystko źle, Jezu, wszystko jest źle, tak, mamy tak, tylko PSBS, no, a to ma być tak. No, nie, to nie tak. To nie tak. Mówię, to, że to się tam się znalazłem, że ja zostałem zaproponowany i później to zatwierdzono i dostałem polecenie tego wystąpienia, to wynika po prostu z tego, że taki zespół istniał, ja w tym zespole byłem, pokazałem się z takiej, a nie z innej strony i dlatego tam po prostu wystąpiłem na tej konferencji, nie? Z takim tematem. Czyli nie jest tak tragicznie, nie. Jeśli chodzi o szkołę. Nie, ale nie możemy osiągnąć na laurach. Nigdy nie mogło być gorzej, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. No. Okej. Okay. Dobrze. Jak mówi Marek, nie, to Mateusz powiedział, że dobre strzelectwo zastępujmy jeszcze lepszym strzelectwem. Tak. Czemu się tak uśmiechasz? To ci potem powiem. Dobrze, no to tyle odnośnie prezentacji. Przegadaliśmy prawie półtorej godziny. Dziękuję ci bardzo, Michale, że chciałeś przyjechać. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję od razu też patronom naszym za wspieranie naszego kanału. Bardzo zachęcam do tego, bo ułatwia nam to robotę naprawdę. Dziękuję za lajki, sobie komenty. Jeżeli macie pytania do Michała czy do mnie, sekcja komentarzy pozostaje wasza. Postaramy się wrzucić tę prezentację w jakieś miejsce, żeby można było ją pobrać i się z nią zapoznać. No i cóż, dziękuję ci jeszcze raz za wizytę u nas. Również. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.